zużycia energii w danych miesiącach i porównała to z założeniami projektowymi. Komisja jednocześnie jednogłośnie przyjęła opinię. Zużycie w miesiącach letnich jest niższe niż zakładano, natomiast w miesiącach jesienno-zimowych zużycie przekracza zakładane ilości. Drugi punkt. Brak wydzielenia pomiarów energii na poszczególne części gimnazjum, basen, hala sportowa, część didaktyczna utrudnia to określenie zużycia energii w wyżej wymienionej części gimnazjum, co za tym idzie obliczenie kosztów ich działalności. Trzeci punkt. Ze względu na negatywną opinię OPEC Gdynia o możliwości uzyskania energii cieplnej w sieci miejskiej wybrano źródła energii takie jak paliwo gazowe, energię słoneczną oraz energię uzyskaną z powietrznych pomp ciepła. Wnioski po kontroli przystani rybackiej w Mekelinkach. Komisja zapoznała się z dokumentacją, którą otrzymała, w tym korespondencja z Armirem, końcowe pismo z Armiru, pismo z Armiru w sprawie zagospodarowania przestrzeni przystani rybackiej z dnia 30 sierpnia 2016 roku o wysokości kosztów kwalifikowanych w wysokości 76 959 zł wraz z należnymi odsetkami. Przejściowe świadectwo płatności nr 12, porozumienie z dnia 5 października 2015 roku, protokół z czynności odbiorowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku. W przedstawionych dokumentach brak wskazań do pokrywania corocznych kosztów naprawy i uzupełnienia ubytków piasku w wale przeciwsztormowej. Komisja jednogłośnie wnosi o wskazanie osoby odpowiedzialnej za. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że wprowadzono niekorzystny zapis dla gminy Kosakowo stwierdzający naliczanie kary umownej zatwierdzonej kwoty kontraktowej w wysokości 0,1% w przypadku przekroczenia terminu realizacji inwestycji. W przyszłości komisja prosi o zapisy bardziej zabezpieczające terminowe prowadzenie inwestycji. Komisja jednogłośnie wnioskuje o szczegółowe wyjaśnienie zakupu i montażu pontonu przez firmę Mostostal i Haltom do przystani rybackiej. Dziękuję. Wniosków nie ma. Tylko te wnioski też pani rada? Jeszcze chciałabym dokonać podsumowania prac Komisji Budżetowej za 2016 roku. Takie krótkie. Komisja Budżetowa... Panowie, pani rada. Skończmy. Tak, jesteśmy komisjami jeszcze. To wszystko. Tak? No, nie wszystko. Dobrze, jeszcze komisja statutowa i wtedy wrócimy do Komisji Budżetowej. Czy głosować? Nie przegłosujemy tego? Wnioski. Są? No są. No są. No, są. Są, my tutaj które czytamy. No dobrze, po kolei. Nie. No po kolei. Opinia, po kolei. Opinia, żeśmy zalecili i wnioski, żeśmy przegłosili. Dobrze, to proszę. Jeszcze raz, czy dajcie? Wnioski. Same wnioski. Wnioski po kontroli przystani rybackiej w Mekelinkach. Komisja zapoznała się z dokumentacją. Komisja jednogłośnie wnosi o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przedstawienie dokumentacji, w której brak wskazań do pokrywania corocznych kosztów naprawy i uzupełnienia ubytków piasku w wale przeciwsztormowej. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że wprowadzono niekorzystny zapis dla gminy Kosakowo stwierdzający naliczanie kary umownej zatwierdzonej kwoty kontraktowej w wysokości 0,1% w przypadku przekroczenia terminu realizacji inwestycji. W przyszłości komisja prosi o wpisy bardziej zabezpieczające terminowe prowadzenie inwestycji. Komisja jednogłośnie wnioskuje o szczegółowe wyjaśnienie zakupu i montażu pontonu przez firmę Mostostal i Halko do przystani rybackiej. Mam dwa wnioski. Ten pierwszy, który pan czyta pani rady, ten ostatni. I komisja jednogłośnie wnosi o wskazanie osoby odpowiedzialnej. Czyli ten mamy ten drugi. Ten drugi wniosek, który pan czytał, to nie ma formy wniosku. To jest komisja jednogłośnie stwierdziła, że wprowadza niekorzystny zapis na... Tak. To tak, ale... No. Dobrze, głosujemy ten wniosek. Pierwszy wniosek o wskazanie osoby odpowiedzialnej. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? No i kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Teraz komisja jednogłośnie wnioskuje o szczegółowe wyjaśnienie zakupu i montażu pontonu przez firmę Mostostal i Halko do przystani rybackiej w Mekelinkach. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Nie. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące.
wniosek trzeci. Komisja Zagłośni stwierdziła, że wprowadzono niekorzystny dla pracowników zakładu stwierdzający w NSMS-ie. Może to pomógł? Czy najlepiej jakby komisja sprecyzowała, czy prosi o zapisy to traktować jako wniosek, czy jako... Można zadać jako wniosek, ale... Potraktuję w ten sposób, żeby takie wnioski, raczej takie zapisy były większe, z tego względu, że terminowość no, w tym przypadku jest zagrożona, z tego względu, że ten pan jest nawet nie zainteresowany. A kara 0,1% no to już nie wystarczy. Czy traktują tak opinię, podam do głosowania całą opinię, tak, komisji? Czyli to się znajdzie w tej opinii. Czy kto z Państwa jest za przyjęciem opinii z komisji rewizyjnej? Nie? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Komisja statutowa dokonała analizy statutu gminy Kosakowo wraz z naniesionymi zmianami. Przekazała to do radcy prawnego. Do tej pory jeszcze nie otrzymaliśmy, prawdopodobnie już jest na mailu, ale nie widziałem tego z tego względu, że wczoraj w godzinach prawdopodobnie wieczornych zostało to przesłane. Komisja spotka się i wtedy już po przyjęciu tego statutu wraz z wypracowanymi zmianami podejmie decyzję. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Radną. Komisja Budżetowa Gospodarcza w 2016 roku spotkała się 17 razy, w tym odbyła 2 wspólne posiedzenia z Komisją Rolną, wypracowała 24 wnioski formalne,